Dobra widzowie, wyszedł jakiś filmik w ogóle. Ktoś mi podesłał to i nie wiem, czy chcemy coś zobaczyć. Chcecie zobaczyć Minecraftowi youtuberzy podzieleni na generacje? To wygląda ciekawie w sumie. Jestem ciekaw, w jakiej generacji jestem. W generacji ty, ale ja nie mam pojęcia, jakie są w ogóle generacje Minecraftów. Jeżeli byliście kiedyś w szkole na lekcji języka polskiego, być może nie byłem, ja uciekałem. Żartuję. Mam natrafić na lekcję będącą prowadzeniem do jakiejś epoki literackiej. Wiecie, nazwa epoki, lata, w których trwała, jej główne założenia i nurty oraz czołowi przedstawiciele. Wiem, brzmi czołowi tak... przedstawiciele! Najlepszy Minecraft, New Deer Blood, k***a, Multigameplay Guy, Rezi, Minecraft Blow, Stew, oj, k***a, tyle. Jakoś zawsze atrakcyjniejsza od słuchania o romantyzmie i Mickiewiczu wydawała mi się wersja z na przykład JJ Jokerem jako przedstawicielem jakiejś pierwszej epoki minecraftowych youtuberów. Weźmy więc tego JJ Jokera. Wiemy, że będzie on należał do pierwszej generacji, którą nazwiemy sobie pierwsi OG youtuberzy. To brzmiało lepiej w mojej głowie. Pewnie CTSG też, k***a, nie? Z innych youtuberów tworzących w czasach... K***a, kto tak nagrywał z jakimś kwadratem czarnym jebanym? O k***a. Jak JJ Jokera, na pewno na myśl przychodzi ten... Oj tak, zajebisty filmik, rzucam to. Minecraft.pl. CTSG, Minecraft.pl. Czy film opublikowany 15 września 2010... Ja uczyłem się z tych poradników od CTSG, k***a. Roku uznałbym za datę początku pierwszej generacji. Przed tą datą trudno o znalezienie osób, które nagrywałyby Minecrafta regularnie i z mikrofonem. A Minecraft Polska? W jakim roku? Minecraft Polska. Pamiętacie Minecraft Polska? W którym on roku nagrywał? Już zapomniałem. On był po JJ Jokerze, czy on w tym samym momencie, co JJ Joker nagrywał? Idąc dalej, na pewno warto wspomnieć... On później chyba, nie? Trochę. O Minecraft Polska, który swój pierwszy... A no właśnie! Pierwszy film Minecrafta dodał jeszcze pomiędzy pierwszymi filmami CTSG oraz JJ Jokera. Na uwagę na pewno zasługuje także Magdalena Mawia Monika, Junior i Zacha, czy... Junior i Zacha, obydwoje są k***a na YFLSMP. To co wyróżnia te generacje, to nagrywanie długich, spokojnych let's play, pozbawionych jakiegokolwiek CTSG montażu. Też, oczywiście, że tak. Odpalając dzisiaj filmy z tamtego okresu, na pewno we znaki dają się również szumiące mikrofony, spotkanie wtedy kogoś... Ale to się cofa teraz, zobaczcie jakie teraz mikrofony k***a streamerzy używają. Czystym audio było dosyć ciężkie, jest to tutaj na tyle charakterystyczne, że... Wszystko się cofa, k***a! Moim zdaniem zasługuje na wspomnienie. W późniejszym czasie ludzie jednak odkryli, że można nagrywać czymś innym niż... Tosterem? Hypercam, k***a! Czasem niektórzy też zauważyli, że nie można zbytnio robić 50 epizodów o tym, jak kopiecie dziurę i przykładowo JJ Joker... Ja pamiętam, jak JJ Joker zrobił tą taką fabularną serię, jak wszyscy się srali, k***a, o to. Ustawione, ustawione! Ale mnie to wk***ło, mi się to wk***e fajnie oglądało, a mi się w***e to podobało, stary, ten sezon trzeci. Ja to lubiłem w***e, że to było takie fabularnie zrobione. To było takie semi-RP trochę, bo to było tak, że on jakby trochę odgrywał, ale z drugiej strony normalnie grali też. Fajne to było, nie? Mi się to... To był drugi sezon? Drugi sezon, przepraszam, drugi. Na wyróżnienie zasługują tutaj na pewno NoLife666 czy CraftChat, którzy tworzą całe kolejne serie fabularne, jak Minecraft Obcy czy Minecraft Czas. Ej, a pamiętacie takiego gościa, k***a, co robił... serię fabularną z Minecrafta, tu coś tam i on później zaczął wszystkich wyzywać, zrobił filmik, że wszyscy to k***li i tak dalej. Jak on się k***a nazywał? Na K się nazywał, jak... Nie Kusim, nie Kusim, nie Kusim. K***a, jakiś inny gościu. Jak on się k***a nazywał? Na K coś było chyba. Nie pamiętam, k***a. Był taki ziomek, co kręcił k***a, kręcił k***a takie fabularne rzeczy i... Jaki Drollercaster? Drollercaster wtedy nie istniał w ogóle. To było w k***a dawno. On kręcił takie różne maszynimy i tak dalej i jakoś na kusie chyba nazywał, nie pamiętam. Nic nie trwa wiecznie i w lutym 2012 roku swój ostatni film Minecrafta wrzuca JJ Joker, a w marcu CTSG. Można by to uznać za... Ty coś na baniu, nie było tak nigdy, k***a, zamknij ryj, było coś takiego. Ja byłem w trakcie tych dram, k***a, debilu, brałem w tym udział. Co ty p***olisz, k***a, leszczu jebany. On miał taki awatar, biały awatar miał i takie ku czarne, tak mi się wydaje. Kławku? Kto to był k***a Kławku? Jaki k***a? Kto to jest k***a Kławku? Kto to k***a jest? Co to jest? Że k***a strzałki daje? To nie są te czasy, co wy k***a dajecie? Gościu 58 minut temu odcinek wrzucił k***a. Ludzie! K***a nie Kusim! Kusima to ja znałem. K***a, jak on się nazywał? Nie wiem, wy nie pamiętacie, wy k***a jesteście za młodzi k***a. On generalnie też wrzucił tak... On generalnie też wrzucał takie filmy. Takie filmy tylko, że po polsku. Że robił białą k***a tom i napis i udawał, że coś się wymawia tam chyba. Albo gościu na niego k***a też zrobił to. Chyba nie pamiętam, jak on się nazywał.
nazywał? Nie pamiętam już. Nie słownik języka polskiego, to nie pamiętam. Pamiętam, że to był gość, który generalnie miał takie ego wyjebane i on później mówił, że tylko on potrafi tworzyć jakieś tam fabularne filmiki. Może faktycznie nazywał się na Q, a nie, no na pewno miał Q na awatarze, na 100% kurwa. Na 100% miał Q na awatarze. I nie pamiętam, jak on się kurwa nazywał. Ale osobiście upatrywałbym jej w dacie 7 lutego 2012. Jest to dzień, w którym na kanał SKKFA zostaje dodany pierwszy odcinek z Kwadratowej Masakry. Twórcy, którzy tam grają, to zwykle nowsi youtuberzy, których zaliczyłbym wow, już... co to za kurwa filmiki? ...do nowej generacji. To, co ją cechuje, to duża ilość twórców i różnorodność tworzonych treści. Mówiąc o twórcach, do przedstawicieli tej generacji zaliczymy na pewno SKKFA, Reziego, Bloa, Polskiego Pingwina, Brema, Shio, Bespo Magistra, Iniluxa, Ideltiego, Multigameplay Gaia, Masterczułka, LJ'a, Mandzia czy Mainkusima. Mógłbym tak naprawdę wymieniać jeszcze druga długo, generacja, ale nie wymieniłbym. Zauważyć możemy tutaj większą profesjonalizację względem pierwszej generacji. Na pewno widzimy tutaj większy nacisk położony na montaż filmów, czy posiadanie chociażby własnych... A te funny moments i zawsze przerywnik to był ten... to o! Kurwa, megusta, czy co to kurwa tam było? I pierdnięcie! Zawsze, za każdym jednym razem! Zanim chociażby własnego intra. O! O kurwa! G-play, kurwa! Stary, mocne w bo widzicie, generacja OG to generacja, która była jako pierwsza, a generacja druga to ta, która jako pierwsza zrobiła to dobrze. Proste, do wcześniej, aby się tutaj wybić, to przez coraz większą konkurencję musieliście tutaj dodatkowo czym się jeszcze wyróżniać. Jest to okres, kiedy manga przeżywa swoje absolutnie najlepsze czasy w historii, kiedy bije kolejne rekordy popularności, a wchodząc na YouTube'a, pierwsze co widzicie na stronie... Hi, Delty! Kurwa. Głównej to właśnie Minecraft. Czekaj, dlaczego on miał wtedy ten strój, kurwa? To nie było z tym powiązane z tym moim uranem, kurwa, na Kwadratowej? Bo ja nie pamiętam, kurwa. To było chyba z tym uranem, nie? Że ja wtedy zrobiłem ten uran i on też sobie zrobił skina chyba, kurwa, z tym. Tak mi się wydaje. Postanowiłem narysować sobie oś czasu z poszczególnymi filmami dodawanymi przez youtuberów w tamtym okresie i wyniki okazały się być takie, jak przypuszczałem. Ostatnie filmy z Minecrafta w lutym 2015 dodali Blow. Dobra, ale gdzie twórcy z Rollercoaster World? Stary, to kurwa nie jest... ten czas jeszcze. Oni nie byli drugą generacją. Druga generacja to było kurwa Masterczułek, Rezi, ja, Blow, Delty. Rollercaster to już była w ogóle kurwa, już dla kidosów było to robione nowych. Przecież. To już było w chuj później. To nie było w tym samym czasie, jak my nagrywaliśmy. My z Minecrafta w lutym 2015 dodali Blow oraz Stew. Na tym etapie wiedziałem, że następna generacja na horyzoncie... Ta, Rollercaster to już dzieciaki na tabletach kurwa oglądali. Będzie generacja Family Friendly, o, która rozpocznie się... tu będzie Rollercaster pewnie. W 2016 roku. W tym miejscu pojawił się problem. Oho. Miałem ponad rok różnicy pomiędzy dwoma wyrazistymi generacjami, które trzeba było czymś wypełnić. Rok to zbyt dużo, żeby zostawić tam jakąś lukę i dosyć mało, by mogła tam zakwitnąć jakaś większa generacja. Ale z drugiej strony, nie każda generacja musi 2005... być... Widzowie, widzicie, generacja się zakończyła Minecrafta w 2015, kiedy wydałem nie wiem. To był znak, kurwa, że przechodzimy w inną, kurwa, w inną sferę. To Multi skończył Minecraft. No ja skończyłem, widzowie, pierwszą generację, nie? Znaczy drugą, no. Rozpocząłem, kurwa, nową erę. Od zawsze trendsetter, skurwysyny. Zacząłem więc szukać głębiej. Do głowy przyszedł mi The Rollercoaster World, mający miejsce gdzieś w 2014 roku. Grało tam kilku mniejszych jak na tamten moment youtuberów, jak Kaiko, Skach, Crackable, Gibby Gibson, M-Batman czy Niedźwiedź. Żadnego z nich nie znam oprócz Kaiko i Niedźwiedzia. Meszpier jeszcze był? Tak, no właśnie szkoda, że Meszpiera tu nie ma akurat. Większość filmów z tego jest dzisiaj albo prywatna, albo usunięta. Jeśli jednak pokopię się głębiej, to można dojść do pewnych wniosków. Wymienieni twórcy w 2015... W dzisiejszych czasach jakby taki serwer powstał, to by kurwa widzowie z League of Legends pisali: ja pierdolę 3 graczy na serwerze. 5 graczy na serwerze, nie ma co robić. Ja pierdolę 4 graczy na serwerze, co za kurwa, serwer umarł. W październiku 2015 trzyodcinkową serię z Minecrafta robi także Mandzio, który najwidoczniej trochę się stęsknił, a w listopadzie pojedynczy film dodaje także Blowek. Druga generacja nadal trwała. Sposób, w jaki kończyła, może nie jest zbyt satysfakcjonujący, jest taka smutna ale muzyka. Nikt nie powiedział, że będą happy endy.
Boże, on tak mówi, że nie było happy enda, aż mi przykro, że się nie pożegnałem oficjalnie. Generacja Family Friendly swój początek ma w 2016 roku. Myślę, że najlepszym... Tutaj nie mam pojęcia, co to są za ludzie. Ja już byłem odcięty totalnie od YouTube'a wtedy. Już nie wiedziałem, co się dzieje na YouTube, nie? Nie mam pojęcia, co to są za gracze, tak szczerze. Dla mnie to jest dziura jakby. Ja pomiędzy właśnie końcem tej ery, gdzie ja skończyłem, tutaj to już mam dziurę, czarną dziurę. Już nie wiem, kto tam grał. Do przedstawicieli tej epoki zaliczymy na pewno także Wojana, Twitsusa, Angulara, Matrunera, Szymka, czy wreszcie Gplaya, który powraca w 2017 i Vito Minecraft, który wtedy także bije nie znam większości osób, Angulara pamiętam. Rekordy, jeśli chodzi o wyświetlenia. Założenia tej epoki to siłą rzeczy family friendly content skierowany do zupełnie najmłodszych, czy clickbaitowe miniaturki, często przedstawiające rzeczy, których następnie nawet nie uświadczycie w samym filmie. Złoty przycisk Minecraft, wiedziałeś o tym? Troll niewidzialny skin w Minecraft. Co się stało z wieśniakami, jakiegoś anime dziewczynki? Ja pierdolę. Minecraft Ferrari, prawdziwe Lamborghini. Najlepszy sposób na alchemię, kurwa. Kontrze pojawiają się jednak youtuberzy często krytykujący ich zachowania oraz nie tworzący treści skierowanych konkretnie pod młodszych, jak Zio, Agu, Hunter, TGMI, Graf, Roxembe, Purpose czy Joklet. Wow. Z tego też powodu powstają mniejsze lub większe konflikty między widowniami, ci nieco starsi widzowie, którzy sztuczni youtuberzy nagrywający Minecraft. Witam! Trochę mnie to czasami drażni, bo ostatnimi czasy tacy youtuberzy jak MWK, Dilerek, Doknes nagrywają filmy z Minecraft z clickbaitową miniaturką typu Minecraft znalazłem Herobrine. Z czego żaden Herobrine na odcinku tak naprawdę nie ma. Co prawda tych youtuberów oglądają dzieci z podstawówki, sądząc po tym, że na Facebooku widziałem po profilach, że pierwsza klasa podstawówki, a nawet w przedszkole widziałem. Popkiller.pl. To, bo skidy to ci od tego rapu. Zostali z poprzedniej generacji często nie pałają zbytnio sympatią do niektórych nowych twórców, a na pewno sytuacji nie polepsza już Hunter. Czy oni są godni zaufania? Cała prawda o niektórych youtuberach. Ja Huntera najbardziej pamiętam z tego, że on nagrywał Minecraft Pokémony też i nagrał kiedyś cover mojej piosenki. Nie wiem. Niewątpliwie ciekawym wydarzeniem w zagranicznym community. Tak, PewDiePie jak nagrał Minecrafta, nagle wszyscy tak. O kurwa, lecimy, znowu kurwa hype! 50 milionów wyświetleń na odcinku. Minecrafta było rozpoczęcie serii z Minecrafta przez PewDiePie. I tak chyba w ogóle kwadratowa się znowu zareaktywowała, nie? W 2019 roku. Jednak najważniejszym okazał się w tamtym czasie Blow oraz Mandzio, bowiem to oni wraz z SKKF-em i paroma innymi starszymi twórcami postanowili skrzesić kwadratową masakrę. O, kwadratowa masakra, no. Jej start miał miejsce 23 września 2019 roku. I właśnie tę datę wyznaczyłbym za początek nowej generacji zwanej odrodzonymi youtuberami. Problem był jednak jeden. Dla części z nich, jak Boxzel, Blow, Kaluch czy Stew, nie były to raczej poważne powroty do gry sprzed lat, tylko a nagrali jedynie chwilowy trend, filmiki, pod który nie? Można się podpiąć i następnie pójść dalej. Przypomnę tylko, że przez chwilę na kwadratowej masakrze grał nawet Izak. Kurczę, już nie pamiętam jak... A, to tak się robiło. Zasługę ponownego ożywienia Minecrafta należy tutaj przyznać przede wszystkim osobom, które dalej zostały przy jego nagrywaniu. Mowa tutaj o osobach przede wszystkim związanych z kwadratową masakrą, która w dalszym ciągu otwierała kolejne sezony. Zaliczymy do nich na pewno SKKF-a, Mandzia, Citroxa, Grafa, Nexe, Nitaszego, Jawora, Zachę, Juniora czy Maggeistra. A gdzie Evron? Gdzie Evron, kurwa? Czemu nie został wrzucony? Przecież streamował z Minecrafta. Był przed chwilą zamieczowany? Gdzie? Na czacie było gdzieś widać? Evron został zabity przez Graf. No i co, to jest jedno wspomnienie o nim w tym filmiku? Co za disrespect, kurwa. W 2020 z kolei za sprawą Dreama popularne stają się speedruny. Dream. Ludzie zaczynają zwracać większą uwagę na kompetytywny aspekt gry. Największe żniwo na tym temacie zbiera także grający na kwadratowej Tobiasz Gaming, ale również Noliv, czy... Ale kwadratowa wypromowała w chuj Tobiasza. ...czy Automat.pl. I jeśli ta generacja jest aż tak uzależniona od kwadratowej masakry, to również z nią powinna mieć swój koniec. Wyznaczyłbym go w marcu 2021. Roku. Z kilku powodów. Wtedy to ma miejsce dosyć spora drama na kwadratowej masakrze, która w efekcie powoduje zamknięcie serwera na wiele miesięcy. Wtedy powstaje także jedna edycja... Dymy SMP, kurwa. Ile trwał dymy SMP? 2 tygodnie chyba, nie? Byłem tam, szedłem 3 razy. Dzielenie takich rzeczy jak epoki czy generacje odbywa się zwykle już po ich wydarzeniu i nastaniu kolejnej z nich. Z tego też powodu, jeśli chodzi o epoki literackie, obecnie żyjemy po prostu we współczesności, a żeby nie nazywać tego tak samo... Widziałem to! On jest pierdolnięty, kurwa! Za
zasadził, jebany kurwa, rzucił perłę, zasadził drzewo po to, żeby na niego wejść. Jest jakiś pierdolnięty, kurwa. Powiedzicie, oddzielanie takich rzeczy jak epoki czy generacje odbywa się zwykle już po ich wydarzeniu i następnie... Co jest kurwa? Jebany kurwa, nie... Ja pierdolę, jak można tak grać w Minecrafta, nie? A żeby nie nazywać tego tak samo, obecną generację nazywałbym po prostu tymczasowo teraźniejszością. Uważam, że musimy jeszcze poczekać, by móc nadać jej pełnoprawną nazwę. Oczywiście istnieją już pewne poszlaki co do tego, jak mogłoby się to nazywać. A! Teraz chyba jest ci nowi youtuberzy, co nagrywają takie krótkie filmy, nie? Raz na miesiąc, kurwa. I robią tam, kurwa, z 15 minut milion, kurwa, rzeczy. Kolejnymi przykładami osób, które mają szansę zapisać się... Już nie znam nikogo. Jako przedstawiciele obecnej generacji to na pewno Dexy, Peter, Sagi, Bluker, Utopik, Jamies Jakub, Gibbon, Dravius, Drevanhis, Śmieszny, Kapi, Afik, Bluet, Flameusz, Felipeza, Fomi, Trampek, Elomordo, Schodzik, Tobiasz Gaming, Elomordo. Gość się nazywa Elomordo? Elomordo się nazywa. Dobra, Fomiego kojarzę, bo jak wpisywałem kurwa w grafice Minecraft PvP, żeby dać adminowi na Twitterze grafikę, to okazało się, że to jego grafika, więc to kojarzę. Tobiasza znam, tego Kubi. Chyba kojarzę też, bo widziało mi się, wyświetlił mi się jakiś filmik jego chyba na YouTubie, ale reszty nie mam pojęcia. Coles, Bush, Napiewek i na. Dobra, Napieraka też kojarzę, bo on chyba grał jeszcze na tej masakrze, co ja grałem. W sensie ja tam przez chwilę grałem na masakrze tej takiej przed dramą. Pewno wielu, wielu innych twórców, którzy obecnie tworzą na YouTube. Obecnie wydaje się, że będzie to ta jedna z tych większych generacji z większą ilością twórców. Tak naprawdę to jednak dopiero czas pokaże, kto z nich zapisze się w historii polskiego YouTube'a. Być może z perspektywy czasu równie dobrze okaże się, że więcej sensu będzie miało połączenie generacji YouTuberów odrodzonych i teraźniejszych w jedną całość. Tak więc jeśli nie chcecie przegapić update'u tego filmu tak za 2 lata, to zasubskrybujcie kanał. Fajny film! Podoba mi się. Gdzie palion? A po chuj on tutaj. Ej, dajcie mu lajka, bo to ma tylko 1500 wyświetleń, widzowie. Dajcie mu tego.